Wielkie serce wielkich ludzi o wielkim sercu z sercem dla dziecka, które tego potrzebuje, a muszę przyznać, że niewielkim kosztem możemy pomóc dla Nikoli, która zmaga się z okrutną chorobą i mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy będzie w stanie z nią wygrać. Znajdujemy się pod urzędem gminy Sosnówka przy sercu, które zbiera nakrętki właśnie na ten szczytny cel. Myślę, że tutaj powinniśmy zacząć od tego, skąd to serce w ogóle się wzięło. Jest to tutaj niewątpliwie duża współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z panią dyrektor Jolą Mikulską, która była inicjatorem tego wszystkiego. Krok kolejny, człowiek o wielkim sercu, pan Andrzej Tarasiuk, który da ten szczytny cel, wykonał piękne serce, trzeba przyznać, zupełnie za darmo, tylko dlatego, żeby móc pomóc Nikoli, kibicując jej w tej chyba najważniejszej rozgrywce w jej życiu, żeby wyszło z niej zwycięsko, czego jej życzymy i staramy się pomóc jak możemy. Gmina Sosnówka to są ludzie o wielkich sercach, więc automatycznie też włączyły się do akcji koła gospodyń wiejskich. Prawie w każdej miejscowości już w tym momencie stoi tego typu serce lub podobne urządzenie zbierające te nakrętki. Wszyscy walczymy o to, żeby pomóc i wszyscy robimy oczywiście to z nadzieją na wygraną. Tutaj gorący apel do wszystkich, to nie jest duży koszt, ani to nie jest duży wysiłek, bo wiadomo, że u każdego z nas w domu te nakrętki się znajdują, kupujemy różnego rodzaju napoje, weźmy te nakrętki, wszystkie drogi prowadzą do urzędu gminy, pamiętajmy o tym, natomiast są też te pojemniki rozmieszczone w innych miejscowościach, wrzućmy to tam, gdzie będzie nam wygodnie, gdzie będzie nam blisko, ale je po prostu wrzućmy, nawet jedna, dwie nakrętki, dla nas nie stanowi to jakiegoś problemu, nie stanowi to jakiegoś wielkiego wyzwania, a naprawdę jest to milowy krok w drodze do zdrowia Nikoli.